pani dr Hanna Machińska, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, dzień dobry. Myślę, że wszyscy zawsze ze smutkiem przyjmują to zdanie, czy to słowo, to jedno słówko przed zastępczyni, czyli była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jakoś Wydział Prawa, ale Wydział Prawa. Nie, no oczywiście, tego pani nie odbieram, ale chyba ludzie się przyzwyczaili, że jest pani doktor i że pani się bije tam o różne sprawy takie bardzo niełatwe, nietrudne, bo pani to i po komisariatach policji chodziło, i po więzieniach, tam gdzie była przemoc wobec obywatela, bicie, uderzanie, bo niestety takie rzeczy się w Polsce dzieją, chociaż nie wszyscy przymykają niektórzy oczy. Ale jest też pani... obecnie pani pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. O wielu tematach sobie dzisiaj porozmawiamy, ale jednak zaczniemy od kwestii najgorętszej w Polsce, czyli od sprawy kryzysu migracyjnego. Pani doktor, na początek, najogólniej, później będę precyzował. Proszę powiedzieć, jak pani przygląda się tej debacie, która jest obecnie? W trakcie kampanii wyborczej oczywiście, to jest pani większe zrozumienie tej debaty, no bo ludzie się boją, bo generalnie ten temat jest gorąco, oglądają to, co się dzieje we Francji i tak dalej. Czy jednak przerażenie, że wątek ludzi, migrantów, uchodźców jest wykorzystywany właściwie już przez wszystkich do takiej bitwy politycznej? No ja myślę, że jest to absolutnie bitwa polityczna. Wykorzystuje się w sposób bardzo cyniczny w debacie przedwyborczej, w tej bardzo gorącym czasie, właśnie sprawy migrantów, uchodźców, i czyni się to w sposób naprawdę niegodny, dlatego że ta debata dotycząca relokacji, tak zwanej przymusowej relokacji, która nie będzie obowiązywała w Polsce, przysłania kompletnie to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Proszę zwrócić uwagę. My mówimy o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma wydawać pozwolenia, prawda, na pracę, ma organizować cały ten system, ma być rozporządzenie, z którego rozumiem Minister Spraw Zagranicznych się wycofał ostatecznie, ale zapominamy, że dzień w dzień na granicy polsko-białoruskiej wyrzuca się ludzi bez względu na ich stan, bez względu na ich sytuację. Tu zresztą trudno mówić o względach. Dramatycznie łamiemy prawo międzynarodowe. I tutaj warto przypomnieć, może nie wiem, czy państwo słyszeliście, o ostatnim raporcie Filipa Gonzalesa Moralesa. To jest specjalny sprawozdawca ONZ do spraw praw migrantów, który przygotował po wizycie w Polsce i na Białorusi, przygotował dwa raporty. I on pokazuje dramat uchodźców, ale pokazuje też to, że przepisy prawa polskiego są niezgodne z prawem międzynarodowym, że praktyki są skandaliczne, pokazuje masowe naruszenia praw osób, które przekraczają granice. To powiedzmy pani doktor wprost, jak wygląda dziś sytuacja ludzi, którzy próbują przedrzeć się przez granicę białorusko-polską? Jak są traktowani? I czy to się ciągle dzieje? Bo mniej się już dzisiaj mówi w mediach. Właśnie na tym polega ten zabieg, że nie mówi się o tym. Ta sytuacja trwa cały czas, trwa dzień i noc. Wyrzucani są ludzie i nie pomagają apele i wyraźne stwierdzenia właśnie o naruszeniu prawa międzynarodowego. Nie pomagają orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, nie pomagają raporty, na przykład rekomendacja Dunii Mijatowicz, komisarza praw człowieka Rady Europy. To się dzieje. Ludzie, ale tu są dwa bardzo ważne wątki. Po pierwsze, wyrzucanie ludzi wbrew konstytucji polskiej, wbrew europejskiej konwencji i wielu, wielu aktom prawa międzynarodowego, ale również popatrzmy na sytuację osób, którym uda się przetrzeć przez granicę i zostają osadzeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Dwa dni temu mieliśmy taką sytuację, że po 2 latach przebywania w detencji został zwolniony ostatecznie mężczyzna, Irakijczyk, którego żona jest w Szwecji, dzieci są w Szwecji, a on
przez 2 lata człowiek niezwykle straumatyzowany przebywał w ośrodku strzeżonym. I tutaj znowu zwracam się do słów pana Moralesa, który mówi, że Polska powinna natychmiast wstrzymać plany rozbudowy ośrodków strzeżonych, że dzieci nigdy i osoby straumatyzowane nigdy nie powinny się w takich miejscach znaleźć. No więc o co możemy apelować? Możemy apelować, zasłaniamy granicę polsko-białoruską tym przekazem, tym strasznym właśnie, wbrew słowom Iwy Johansson, komisarz, mówimy tak, my się nie godzimy na właśnie tego typu działanie, Polska przyjmuje uchodźców z Ukrainy, no dokładnie to, co mówi Unia Europejska, Polska nie będzie temu reżimowi poddana. Po co referendum? Po co ta debata? Zasłaniamy istotne problemy w Polsce właśnie takim podsycaniem niechęci też do cudzoziemców. Pani doktor, ale co by mogła pani powiedzieć tym osobom, które myślą nieco inaczej, które z tych czy innych powodów się boją? Bo jednak skojarzenia kalki są bardzo proste. To znaczy jest granica, są tam osoby, które są postrzegane przez część naszego społeczeństwa po prostu jako obce kulturowe i w tym sensie w jakiś sposób dla nas niebezpieczne. Gdy ktoś taką narracją się posługuje, do której też tak czuje po prostu, to co by pani mogła tej osobie bardzo spokojnie odpowiedzieć? Bardzo spokojnie bym odpowiedziała, że przyszedł czas, że migracje są zjawiskiem, które ogarnia cały świat, że musimy być przygotowani, że są względy gospodarcze, demograficzne, które wyraźnie mówią o tym, że potrzebujemy osób, bez względu na to, z jakich obszarów świata oni się wywodzą. Oprócz tego jest podejście humanitarne. Nie wolno nam traktować. Jesteśmy państwem katolickim. No ale nawet widzi pani, że nawet jak nagrywa filmiki Donald Tusk, to jednak podkreśla, że to są osoby na przykład z Islamskiej Republiki, albo że to są muzułmanie z krajów muzułmańskich. Jednak to skojarzenie bardzo często jest używane dzisiaj przez wszystkie strony. Ja myślę, że to było niedopowiedzenie ze strony Donalda Tuska. To znaczy niedopowiedzenie polegało na tym, że należało powiedzieć, zobaczcie, bez względu na to, skąd ci ludzie się wywodzą, my ich przyjmujemy, my ich potrzebujemy, my ich musimy włączyć do krwiobiegu polskiego. Proszę mi wierzyć, ludzie, którzy nie zetknęli się z konkretnymi przypadkami, którzy nie widzieli dramatów ludzkich, przecież my... A jakbyśmy zobaczyli te obrazki, gdyby ktoś tam stał i filmował te konkretne sytuacje z tymi dziećmi, z kobietami, także... Serce pęka. To co byśmy zobaczyli, pani doktor? Serce pęka. Zobaczylibyśmy kobiety, mężczyzn, zobaczylibyśmy ludzi straumatyzowanych, którzy miesiącami, tygodniami przebywali w dramatycznych sytuacjach na Białorusi, w lesie, którzy się ukrywali w lesie polskim, którzy bali się polskiego munduru, którzy byli szarpani, wyrzucane były ich telefony komórkowe, przerywano łączność ze światem zewnętrznym. To były dramatyczne obrazy, hańbiące, niestety hańbiące nasz kraj. Nie wolno było do takich sytuacji dopuścić. O co nam chodzi? Nam chodzi o to, żeby każdy miał prawo do procedury międzynarodowej, żeby każdy podlegał tej procedurze. Nie każdy zostanie, ale na miłość Pana Boga, właśnie wzywam Pana Boga. Czy możemy dopuścić do tego, żeby na naszych oczach umierała w lesie bez pomocy młoda dziewczyna, młody chłopak, żeby umierał lekarz, żeby umierał bez względu na to, jakie zawody reprezentują. Ale oni uciekają przed wojną. My też uciekaliśmy przed reżimem komunistycznym i nie przedzieraliśmy się przez bagna. I naszym obowiązkiem ludzkim jest pomoc tym ludziom, jest sprawdzenie ich tożsamości, prawda, ich danych osobowych i tak dalej, ale też tutaj warto powiedzieć, nie tak jak
to czyni obecna władza. Jak się sprawdza, wywozi się te osoby do placówek dyplomatycznych. Przecież to jest w ogóle nieporozumienie. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie Polski, to na pewno osoby, które są bardzo często opozycjonistami, nie mogą być konfrontowani z dyplomatami placówek swoich krajów. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Więc mówi pani o de facto o hańbie. Tymczasem polski rząd podkreśla dumę z działań swoich na granicy. Czy dumą jest budowa muru? Ktoś powie, tak, mury powstają wszędzie. Tak, mury powstają wszędzie. Ale czy dumą jest łamanie prawa międzynarodowego? Czy dumą jest to, że mówimy, my nie będziemy świadomie, nie będziemy respektowali zobowiązań, które zostały wcześniej przyjęte przez nas? To jest duma? Czy dumą jest to, że człowiek w mundurze wyrzuca na druty, wyrzuca w las 24 godziny na dobę ludzi na... I teraz pytanie. Wyrzuca na teren państwa niebezpiecznego. Może zdecydujmy się, czy Białoruś jest państwem bezpiecznym, czy niebezpiecznym. Właśnie wczoraj była dyskusja w Radzie Praw Człowieka ONZ, gdzie stwierdzono, że Białoruś jest państwem niebezpiecznym. Bardzo niebezpiecznym, jest współagresorem de facto dziś, tak jeśli chodzi o wojnę, no to... i przebywają tam także najemnicy grupy Wagnera, o czym wiemy. No tak, no to wobec tego, do czego my doprowadzamy? Doprowadzamy do tego, że niszczymy ludzi, ale niszczymy też nasz wizerunek jako państwa, który byliśmy dumni z Polski, która była takim pionierem różnych rozwiązań w Radzie Europy, w Unii Europejskiej. A teraz jesteśmy spychani na, sami się spychamy, nikt nas nie zepchnął, na margines tych organizacji. Tak nie może być. Więc wiemy też, pani doktor, że ci ludzie stali się de facto narzędziem w tej bestialskiej, okrutnej polityce Łukaszenki i też myślę, że wielu Polaków zastanawia się, co by było, gdyby Łukaszenka sięgnął po jeszcze kolejne tysiące ludzi, które by przywiózł na granicę, których by oszukiwał najpierw, że mogą po prostu przekroczyć tę granicę i gdyby się ich zjawiły nie tysiące, a dziesiątki czy setki tysięcy. No dobrze, to jest taki argument podnoszony bardzo często. Setki tysięcy, dziesiątki tysięcy. No dobrze. Bo to ale... robi wrażenie, bo to tak, brzmi tak, już oczywiście, jak taka ogromna liczba. Ale przepraszam bardzo, jeżeli my mówiliśmy o tym, że sprowadzimy do pracy 400 tysięcy osób, to chciałabym się zapytać, to wobec tego, o czym mówimy, godzimy się, bo mamy zapaść demograficzną. W związku z tym jest to sprawa po pierwsze braku polityki migracyjnej, której nie mamy w Polsce. Po drugie, jest to pytanie, czy jesteśmy zdolni organizacyjnie, ale może powiedzmy politycznie, do tego, żeby przygotować całą infrastrukturę, która będzie sprawdzała osoby, które dostają się do Polski w sposób, powtarzam, nieregularny. To jest ten język, nie nielegalny, nieregularny. Ludzie są legalni, przejścia są nieregularne. Jak mają przejść? Oni są w pułapce. W związku z tym odpowiedzią naszą, ta odpowiedź siłą do niczego nie prowadzi. To jest właściwie, historia nas oceni i to będzie bardzo gorzka ocena, bardzo gorzka lekcja. I myślę, że... No pani też zasugerowała i więcej, że to nie ma wiele wspólnego z chrześcijaństwem. Nie, nie. Przecież jeżeli ja wręcz chciałabym usłyszeć mocny głos Kościoła katolickiego, chciałabym usłyszeć głos... Chciałaby pani zobaczyć księży duchownych na tej granicy? Chciałabym zobaczyć i chciałabym, żeby księża, tak samo jak aktywiści pomagają, tak żebyśmy my, to społeczeństwo otwarte, żeby to społeczeństwo świadczyło pomoc. Ale jest jeszcze jedna sprawa, która może panu redaktorowi nie łączy się z tymi problemami migracyjnymi. Dzisiaj w Senacie będziemy mówili o tak zwanej Lex Tusk. Proszę przyjrzeć się rozwiązaniom. Tam jest wyraźna groźba pod adresem organizacji, które
działają na granicy. To jest wyraźna groźba, że posądzenie o wpływy rosyjskie może dotyczyć również tej grupy. To jest bardzo niebezpieczne rozwiązanie. To jest w ogóle skandaliczna ustawa. Ale muszę powiedzieć, że trzeba oddać naprawdę wszystkie najlepsze słowa trzeba wypowiedzieć na temat aktywistów i aktywistek na granicy. Mamy w tej chwili 47 osób, które zginęło. Byłoby ich znacznie więcej. I tylko dzięki nim oni ratują życie ludzkie. To jeszcze tak zupełnie na koniec. Czy miała Pani okazję kiedykolwiek rozmawiać ze strażnikami granicznymi, ale też pod tym kątem, jak oni sobie psychicznie radzą? No bo co by nie mówić, rozkazy są takie i polityka jest taka, żeby ludzi wyrzucać. Możemy, no musimy się zmierzyć z takim wyobrażeniem, że część ludzi wskutek tego wyrzucenia być może umrze, straci życie. Jak oni sobie z tym radzą? Od takiej strony czysto ludzkiej, psychologicznej. Ja rozmawiałam wielokrotnie i mówiłam, powtarzałam, że wykonanie rozkazu, to jest złamaniem prawa, naraża ich na odpowiedzialność, na indywidualną odpowiedzialność, również odpowiedzialność karną. W tej chwili jest takie przekonanie, mocne przekonanie, wiatr polityczny, robimy, idziemy do przodu, nie patrzymy na sentymenty. Ale ja widzę zmianę postaw. Na początku była to niezwykła otwartość i współczucie, które było wyrażane przez funkcjonariuszy. Teraz różnie z tym bywa. Pytam się, jak pan usiądzie do stołu ze swoimi dziećmi, kiedy chwilę wcześniej wyrzucił pan matkę, dzieci na granicę w nocy do lasu. Jak pan się z tym czuje? I co wtedy jest? Milczenie? Prawo. Prawo i rozkaz. Kiedyś też się zasłanialiśmy rozkazami. Pani doktor Hanna Machińska była naszym gościem w Onet Rano. Bardzo serdecznie bardzo pani dziękuję, dziękuję za tę ważną, chociaż trudną momentami rozmowę. Dziękuję pani dziękuję doktor, bardzo. Że była pani z nami, a my, drodzy państwo, zapraszamy już kolejnego gościa. Bardzo dziękujemy pani doktor. Jeszcze raz życzymy dobrego dnia i owocnego, bo rozumiem, że pani wszystkie też dzisiaj w Sejmie jeszcze. W Senacie. W Senacie. Bardzo dziękuję. Pracowity dzień. Dobra. Bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję bardzo. Pani doktor Hanna Machińska, jak wspomniałem, była naszym gościem.